Before I get into the health part, I have something else to tell you. Zanim przejdę do spraw medycznych, chciałbym o czymś innym jeszcze wam powiedzieć. The Bible says that the fool says in his heart, there is no God. Pismo Święte mówi, że to głupiec stwierdza, że nie ma Boga. There are a lot of atheists. People don't believe in God. Jest mnóstwo ateistów, ludzi, którzy nie wierzą w Boga. They cannot prove there is no God. Nie mogą udowodnić tego, że nie ma Boga. I can prove there is a God. A ja mogę udowodnić, że Bóg jest. I use what God himself says is the proof. Ja posługuję się czymś, co Bóg nazywa dowodem. He says the proof that I am God is I can predict the future. On mówi, że dowodem jest to, że ja jestem Bogiem, ponieważ ja potrafię przepowiadać przyszłość. Now we use that with Daniel too. Możemy stwierdzić to, czytając drugi rozdział Księgi Daniela. We do that with all the prophecies of Jesus coming in the Old Testament, which were fulfilled in the New Testament. Możemy popatrzeć na te proroctwa Starego Testamentu. Wiele ich jest, jak one się wypełniły w Nowym Testamencie. But I want to tell you another one we haven't used, we ought to use. Ale powiem wam, że jest coś jeszcze, czego nie używamy, a powinniśmy używać. God predicted Cyrus by name. Bóg zapowiedział Cyrusa, mówiąc nawet, jak on się będzie nazywał. 150 years before he was born. 150 lat wcześniej, zanim się urodził, już go nazwał. It was predicted that he would destroy Babylon. I zapowiedział Bóg, że on zniszczy Babilon. Okay. The devil tried to kill him. Diabeł chciał go zabić. At least four times. I to przynajmniej cztery razy. I want to tell you the story of Cyrus. Chciałbym wam teraz opowiedzieć historię Cyrusa. We'll get the picture on the screen here. Będziemy mieli obraz tu na ścianie. There was a king of the Medes. Był król Medów. Astyages. Astyages. He wanted to have a son to take over his job. On chciał, żeby później przejął po nim władzę. You see his name up in the upper part over in the left. Po lewej stronie u góry widzimy jego nazwisko. He had a dream. On miał sen. That out of his daughter, because he had a daughter, he didn't have a son. Miał córkę, nie miał syna. He had a dream that out of the daughter came a vine which wrapped around him. Miał sen, że z jego córki wyszła winorośl, która otoczyła go. He called in his counselors. What does this mean? Przywołał swoich doradców, pytając, co to może znaczyć. They said, if your daughter has a son, he will kill you. A oni mu powiedzieli, że jeśli twoja córka będzie miała syna, to on ciebie zabije. You better destroy him before he kills you. To lepiej ty go zabij, zanim on ciebie zabije. So actually, before his daughter married the Persian princess, the Persian prince Cambyses. Więc zanim jeszcze urodził się ten syn, to książę Cambyses, Pers. Astyages made them promise if they got married and had a child, they'd have to have the child in his palace. They would have to have the child in his palace where he lived. Powiedział, że jak będzie miał syna, to on ma się wychowywać w jego pałacu. Okay. So they promised they would have the child there. Więc uzgodniono to, że tam będzie to dziecko. After the child was born, he was named Cyrus. I gdy urodził się ten syn, Cyrus,
Then he told them they should go back to Persia. He was a Persian prince, so they said they should go back to Persia. Perskim i on miał wrócić do Persji. And left the baby with him for about 6 months so he could get acquainted. Let the baby stay with him. Let Cyrus stay with him, the king. Więc Cyrus miał pozostać u Astyagesa, króla. And so he could get acquainted with the baby. Tak, żeby Astyages poznał to dziecko. So Cambyses and Mandane went back to Persia. Więc Cambyses i Mandane, ta córka, udali się do Persji. After a few months, the king told them in Persia that the son had died. Po kilku miesiącach w Persji ogłoszono, że ten syn zmarł. Now, the king didn't want to kill that boy himself. Król nie chciał zabić tego chłopca sam. So he sent the boy over to more or less his prime minister, Harpagus. Więc on wysłał do kogoś, kogo moglibyśmy nazwać dzisiaj premierem, do Harpaga. And he told Harpagus he must kill him. Powiedział Harpagowi, żeby on zabił to dziecko, tego syna. But he was such a cute baby that Harpagus and his wife didn't want to kill him. Ale to było takie ładne dzieciątko, że Harpagus i jego żona nie mieli zamiaru zabić go. So they sent Cyrus to Mitrodates, the chief shepherd. Wysłali więc tego chłopca do Mitrodatesa, głównego dowódcy. With instructions to kill him. Z instrukcją, żeby tam go zabito. But Mitrodates and his wife had just lost a son that very same age. Ale Mitrydates i jego żona oczywiście utracili syna, który akurat był w tym samym wieku. To ten chłopiec. So they buried their son and took Cyrus in as their own. Pogrzebali więc swoje dziecko, a przyjęli Cyrusa, jakby to było ich dziecko. So they raised Cyrus. I tak wychowywali Cyrusa. But now Astyages, the king, ale król Astyages, he wanted still to have a son as an heir to his throne. No, chciał mieć następcę tronu, więc chciał mieć syna. So he married a young woman. Więc ożenił się z młodą dziewczyną. And they had a son. I mieli syna. His name was Exis. Syn ten nazywał się Exis. But he was skinny boy, not very strong. Ale była to taka chudzinka, nie bardzo mocny chłopczyk. So they wanted to improve his health. Więc rodzice chcieli, żeby jakoś poprawić jego stan zdrowia. And the best way is to send him to the country to work on the farm. Więc pomyśleli, najlepiej będzie wysłać go na wieś, żeby tam popracował. So they sent the boy to Mitrodates to raise. I wysłali go do Mitrydatesa, żeby on go wychowywał. The children would get together and play games. I tak dzieci zbierały się, żeby grać razem. And they played a game called King. I zabawiali się w grę, która nazywała się Król. All the children voted that Cyrus would be king. I dzieci głosowały, że wybierają na króla Cyrusa. Of course he wasn't going by the name Cyrus now. Tutaj trzeba powiedzieć, że wtedy on jeszcze nie miał tego imienia Cyrus. But Cyrus said, no, Exis is the king's son, he should be king. A ten Cyrus powiedział, nie, właściwie to Exis powinien być królem. No, all the children said, no, Cyrus, you are king. Ale wszystkie dzieci mówią, nie, 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 Cyrus, ty będziesz królem. So the king made orders. No więc król musiał wydawać rozkazy. And sometimes Exis did not obey the orders.
Ale ten Exis czasami nie chciał słuchać tych rozkazów. So he was punished. Był więc ukarany. So when he goes home on vacation, i gdy udał się do domu na wakacje, he explained to his father that he was punished. Powiedział ojcu, że został ukarany. How dare anybody punish the king's son? Jak ktoś mógł karać syna królewskiego? So he called Mitsudatis and Cyrus in to talk to. He called Mitsudatis and Cyrus. Come in. Cyrus, I want to talk to you. Cyrus called Mitsudatis? No, Mitsud, the king, Astyages. Król Astyages wezwał Mitsudatesa, chciał porozmawiać w sprawie Cyrusa. But Cyrus answered the king very well. Ale Cyrus odpowiedział bardzo mądrze królowi. He said, "O king, when you give orders, if somebody disobeys, wouldn't you punish him?" Mówi mu tak: królu, ty, gdy wydajesz rozkazy, a ktoś nie chce słuchać, to czy nie każesz takiego? Astyages, the king, said, "That boy is just too smart to be that dumb shepherd's son." I wtedy Astyages powiedział: to bardzo mądry chłopak, mądrzejszy niż ten drugi. So he asked Mitsudatis, "Is that boy your son?" I wtedy mówi: słuchaj no, czy ten chłopiec to naprawdę twój syn? The whole story came out. I cała prawda wyszła na jaw. He got that boy from Harpagus. On dostał tego chłopca od Harpagesa. Then the king recognized that's his grandson, Mandane's son. I wtedy król mówi: to jest w takim razie ten syn Mandane. Now I don't know what he told the parents, but he sent Cyrus back to his parents in Persia. I Cyrus w ten sposób został odesłany z powrotem do Persji. But he had a banquet for Harpagus. He had a special banquet, big program, big supper for Harpagus. Who made it? Astyages. Astyages urządził też wielkie przyjęcie u Harpagesa. He says, "How do you like the soup?" I mówi: no, jak ci smakuje zupa? You're eating your son in that soup. Wiesz co? Ty jesz swojego syna w tej zupie. He killed the son, ground him up, put him in the soup. He killed the son and put him in the soup. Who killed the son? Astyages. Had him killed. Astyages zabił swojego syna i kazał zrobić z niego zupę i dał ją Harpagesowi do jedzenia. Now the other son that with this young lady that he no had. no Cyrus this man's son, Harpagus' son. See, syna Harpagesa kazał ugotować. Yeah. Cyrus in Persia grew up and became a general of the Persian army. I tak Cyrus rósł, został później dowódcą, generałem armii perskiej. Now, the king of the Medes, Astyages, a król Medów, Astyages, he says, "We're going to have a surprise attack and kill Cyrus in battle legally." My zrobimy taką zasadzkę i w bitwie prawnie to będzie zrobione, pokonamy i zabijemy Cyrusa. Now, Astyages the king controlled one third of the army. Astyages kontrolował jedną trzecią armii. His younger brother Darius, you remember, who later became king, controlled another third. A Dariusz, jego brat, kontrolował drugą część. And Harpagus controlled a third. A dowódcą trzeciej był Harpagus. Now Harpagus's daughter Atossa was married to the king's younger brother Darius.
The Harpagus's daughter, Atossa. Córka Harpagesa Atossa was married to Darius. Poślubiła Dariusza. That was the king of the Medes' younger brother. Ten natomiast był młodszym bratem Astyagesa. Now Harpagus wasn't too happy because the king had killed his son. No, Harpagus miał pewien nienawiść do Astyagesa za to, że ten zabił jego syna. So his daughter, więc jego córka, worked on her husband Darius. Działała na swojego męża Dariusza. And got him to agree with Harpagus that they would help Cyrus. I tak, żeby Dariusz wpłynął na Harpagesa, ażeby... They would help Cyrus. Żeby pomogli Cyrusowi. They would not help the king of the Medes, but they would help to protect Cyrus. Nie chcieli pomóc Astyagesowi, tylko chcieli pomóc Cyrusowi. Now they had to get the message to Cyrus about the surprise attack. I oni wyjawili Cyrusowi, że planowany jest taki podstęp, ażeby go zabić. Now Harpagus had another younger daughter called Dana. Harpagus miał jeszcze drugą córkę młodszą, nazywała się Dana. Way around the side. Dana. Po prawej stronie. Okay. Dana was a good horseback rider. Dana could ride the horses. Dana bardzo dobrze jeździła na koniu. So they killed a rabbit. Żeby na przykład zabić królika. They put a letter inside the rabbit, the dead rabbit. They put a letter to Cyrus inside the dead rabbit. They put a message. Włożono do zabitego królika wiadomość. In case he was caught, there would be a rabbit, but they wouldn't know anything about it. That was just to protect her in case she got caught, that they wouldn't know, see the message. I gdyby był ten królik złapany, to wtedy można byłoby zobaczyć, jaka tam jest wiadomość. And Dana rode many miles over to Cyrus. I Dana jechała wiele kilometrów do Cyrusa. And gave him the message about the surprise attack. I zawiozła mu właśnie tę wiadomość o podstępie. She was a very good-looking girl. Była ładną dziewczyną. Cyrus said, "It's too dangerous for you to go back home right now." Więc Cyrus mówi do niej, to będzie niebezpieczne, jeśli ty będziesz teraz sama wracała. You better stay here at least for 6 months. Lepiej zostań tutaj na jakieś 6 miesięcy. Eventually they got married. A w końcu pobrali się. The surprise attack came. No i doszło do tego podstępu i do ataku na Cyrusa. But now it was no surprise to Cyrus. Ale Cyrus już nie był zaskoczony. Harpagus and Darius. Harpagus i Dariusz. They controlled 2/3 of the other army. Oni kontrolowali 2/3 armii. They did not fight against Cyrus. Nie walczyli z Cyrusem. So Cyrus won the battle. Więc ostatecznie Cyrus odniósł zwycięstwo w bitwie. He destroyed the king of Media, Astyages. I pokonał króla Medii Astyagesa. That's when Media and Persia became one country. Tak doszło do pojednania Medów z Persami, do powstania jednego państwa. And you remember that stream that went through Babylon? Wiecie, że przez Babilon przepływała rzeka? The Bible said they would not lock the gates or the doors. Biblia mówi, że bramy nie będą zamknięte. Because what army could come through all that water? Dlatego, że część armii mogła przejść tym korytem rzeki. But Cyrus diverted the river. Ale Cyrus skierował w inną stronę bieg rzeki. So they went through on dry land under the gates. Więc oni weszli suchą nogą pod bramami.
The doors on either side were not locked because they didn't think anybody would come in there. The Bible said the doors would be unlocked. Biblia mówi, że bramy będą otwarte. So they went in and killed Belshazzar. Wojsko w każdym razie weszło i zabiło Belsazara. Darius became the king. Dariusz został królem. Cyrus was the general. Cyrus był dowódcą. Later Cyrus became the king and Dana was the queen. A później Cyrus został królem, a Dariusz został dowódcą. God predicted Cyrus 150 years before he was born. Bóg powiedział o Cyrusie na 150 lat przed jego narodzeniem. If he can predict Cyrus, didn't he know about you before you were born? Jeśli Bóg potrafił przewidzieć, jak będzie wyglądała historia Cyrusa, to czy nie zna waszej historii jeszcze zanim się urodziliście? God knows about all of us long time even before we're born. A Bóg o nas wszystkich wie wszystko zanim my jeszcze się urodziliśmy. God predicted this way before it happened. Bóg przepowiedział to wszystko, zanim jeszcze to miało się wydarzyć. The devil tried to keep that prophecy from being fulfilled. A diabeł starał się nie dopuścić do spełnienia tego proroctwa. But God's prophecy was fulfilled. Jednak proroctwo biblijne się spełniło. God says the proof that I am God is I can predict the future. Bóg mówi, dowodem na to, że ja jestem Bogiem, jest to, że potrafię przewidywać przyszłość, przepowiadać przyszłość. I can prove there's a God. Więc mogę udowodnić, że jest Bóg. Okay. Where did that story come from? Skąd ta historia pochodzi? Most of that came from the historian Herodotus. Większą część zaczerpnąłem z historii Herodota. Josephus was a historian at Christ's time. W czasach Chrystusa Józef Flawiusz był historykiem. But Herodotus was about 300 years before that. A Herod żył jakieś 300 lat wcześniej. And he was probably one of our first historians that we know about. I był chyba jednym z pierwszych historyków, jakich w ogóle znamy. And he told most of this. On większość tej historii opisał. One of our ministers wrote a book about it. A jeden z naszych pastorów opisał to w książce. But he put in a lot of conversations which writers oftentimes make up. Ale jak to pisarze, wstawił tam wiele takich elementów, rozmów, konwersacji. I left out all that that we don't know about and just gave you the facts that we know. Ja opuściłem takie różne elementy, które może nie zupełnie są prawdziwe, ale pozostałem przy tych faktach. But I wanted to show you that there is no question there's a God. We should be able to prove it to anybody. Możemy powiedzieć teraz, że naprawdę Bóg istnieje i możemy to udowodnić każdemu. Now I want to speak about health for just a few minutes. Ale teraz chciałbym mówić na temat zdrowia przez parę minut. The American Heart Association. Stowarzyszenie na rzecz serca. The European Heart Association. I kardiologiczne stowarzyszenie Europy. The World Health Organization. I Światowa Organizacja Zdrowia. Have all agreed on the same points. Wszystkie te organizacje zgodne są w jednej sprawie. They say we can lower our heart attack death rate by 80%. Mówią, że można obniżyć śmiertelność z powodu serca o 80%. We can lower our risk of stroke by 80%. Stroke, hemorrhage in the brain. Udar mózgu możemy obniżyć o... Is hemorrhage in the brain, stroke. Yes. Oh. 80%. I 80% również można udary mózgu ograniczyć. We can lower our risk of getting diabetes by 88%.
A można o 88% obniżyć choroby cukrzycy. How do they know? Skąd oni o tym wiedzą? They've examined thousands of people for 16 to 20 years. Przebadano tysiące ludzi gdzieś na przestrzeni 20 lat. And the people who avoid seven risk factors don't get these diseases. Ludzie, którzy unikali 7 takich punktów, to tych chorób nie mieli. Now, what are the risk factors? Jakie to są te punkty? Tobacco. Mianowicie, unikali palenia. Alcohol. Alkoholu. Inactivity. Ruszali się. Overweight. Nie dopuszczali do nadwagi. Not a good enough diet. Dbali o dobrą dietę. They mean by that we need more fruits and vegetables. A to znaczy większą ilość jedli owoców i warzyw. Now in the United States everybody's overweight. W Stanach Zjednoczonych to chyba wszyscy mają nadwagę. Can we go there and tell them eat more? Czy możemy pójść do nich i powiedzieć jedzcie więcej? We have to first tell them what to eat less of. Najpierw to musimy powiedzieć im, czego powinni jeść mniej. Number one, sugar. Przede wszystkim, po pierwsze, cukru. The average American is eating 22 teaspoons of sugar a day. Przeciętny Amerykanin spożywa 22 łyżeczki cukru dziennie. Causes more cavities in the teeth. I to powoduje próchnicę zębów. My son doesn't have any cavities in his teeth. Mój syn nie ma żadnego zęba jeszcze zniszczonego. Of course he's still young. Oczywiście jeszcze jest młody. He's only 62. Ma tylko 62 lata. He still has time, he can get them. He still has many years to live, he can still get one. No jeszcze przed nim jest wiele lat życia, więc może któryś tam ząb się zniszczyć. But the other day we were talking to another dentist. Ale któregoś dnia rozmawialiśmy z pewnym dentystą. He said to my son, i ten powiedział do mojego syna, you must remember your father still has his own teeth. Pamiętaj, że twój ojciec nadal ma swoje zęby. I didn't realize how unusual it is for a man my age not to have false teeth. Ja jakoś nawet nie myślałem o tym, co to znaczy w moim wieku nie mieć zepsutych zębów. But another problem with sugar, it makes the white corpuscles so they can't destroy bacteria, white blood cells in them. Jeszcze inna sprawa dotyczy białych ciałek krwi, które odpowiadają za odporność organizmu. If you eat 15 teaspoons of sugar one time, jeśli zje się 15 łyżeczek cukru naraz, your blood is almost like a diabetic. To krew będzie tak jak cukrzyka. You can get infections very easily. I wtedy łatwo jakaś infekcja się dostanie. Can you eat 15 teaspoons of sugar at one time? A czy możecie zjeść 15 łyżeczek cukru za jednym razem? In the United States, we worked real hard to learn how to do that. My w Stanach Zjednoczonych ciężko nad tym pracowaliśmy, wiemy jak to zrobić. Have you heard of a banana split? Czy słyszeliście o... What is split? Banana split. I'll tell you. Czy słyszeliście o banana split, o czymś takim? Wyjaśnij, co to jest. Three scoops of ice cream. Trzy porcje lodów. Chocolate on top. Na wierzchu czekolada. Whipped cream on top. I oczywiście śmietana. Half a banana this side, half a banana that side. I banan z tej strony i banan z tej strony. 25 teaspoons of sugar. To wtedy to jest 25 łyżeczek cukru. Oh, we can do that easily. A bardzo łatwo to zrobić. Now, the other thing we have to eat less of in the United States is meat. Czego jeszcze mniej powinni jeść Amerykanie? Mięsa. The World Cancer Research Fund in London.
Fundacja na rzecz walki z rakiem w Londynie. They're the group that raises more money for cancer research than anybody else. A oni mają więcej funduszy do walki z rakiem niż jakakolwiek organizacja na świecie. They have just recently reviewed 7,000 studies, scientific studies. Oni przebadali 7,000 ludzi ostatnio. And they have now recommend to everybody, don't eat any processed meat. I teraz mówią wszystkim, nie spożywajcie żadnego mięsa przetworzonego. Meat that's salted. To znaczy kiełbas. Smoked. Wędzonego mięsa. Has chemicals like nitrate. Dlatego też mięsa, w którym jest jakiś sodu, azotany. This means some of your ham and bacon products. A więc unikajcie produktów wieprzowych, boczku, jak też i mięsa czerwonego. This means salami. Unikajcie salami. This means hot doggy. Hot dogs. Hot dogów. But you think it was Adventist doctors who said this? Ale pomyślicie, że to pewnie mówili adwentystyczni lekarze. These are not Adventists. No, oczywiście, że to nie byli adwentyści. These are the top scientists in the world. To byli najlepsi naukowcy na świecie. I am surprised in Slovakia I found out they like salami. Ja byłem zdumiony, będąc na Słowacji, gdy dowiedziałem się, że oni tam lubią salami. I was teaching in the public school. Nauczałem w szkole publicznej. I said, how many of you ate salami last week? I pytam się, ilu z was jadło salami w minionym tygodniu? Every hand goes up. Wszystkie ręce się podniosły. So I changed my question. Więc zmieniłem to moje pytanie. How many of you ate salami yesterday? I zapytałem, a ilu z was jadło salami wczoraj? 40% of the hands go up. 40% podniosło ręce. I'm surprised how much they like salami. Byłem zdumiony, jak wielu ich lubiło salami. And the top scientific body in the world says, if you eat it, stop. A najlepsi naukowcy na świecie mówią, jeśli jedliście to, to przestańcie jeść. And don't ever eat it again. I nie jedzcie więcej. Then what about red meats? Red meat. A jeśli chodzi o czerwone mięso. That means the goat and the lamb. To chodzi tutaj mi o mięso kozie lub owcze. Well, they say you can eat, but don't eat more than 500 grams a week. Mówią, no można je jeść, ale nie jedzcie więcej jak 500 gram na tydzień. But the average in the community should be no more than 300 grams. Ale w społeczeństwie przeciętna nie powinna przekraczać 300 gram. Now how could that be? If you like it, you could have 500 grams, but the average should be only 300. Ale jak to jest? Mówią, że no indywidualnie no możesz zjeść tych 500 gram, ale średnio to ma wynosić 300 gram. I think they thought there was enough people with good sense who wouldn't eat any to bring the average down. Ja myślę, że oni kalkulowali w ten sposób. Na pewno jest jakaś grupa ludzi, która nie je w ogóle mięsa i wtedy to wypadnie, że średnia wyjdzie 300 gram. Now, besides these five risk factors, więc poza tymi czynnikami ryzyka, które wymieniłem, tobacco, czyli palenie, alkohol, lack of exercise, brak ćwiczeń, overweight, nadwaga, not good enough diet, niewłaściwa dieta. There's two other factors. Jeszcze są dwa czynniki. Blood pressure, czyli ciśnienie krwi. Keep your blood pressure down. Starajcie się obniżać ciśnienie krwi. And your serum cholesterol, keep your cholesterol down. I
Trzymajcie w ryzach cholesterol. But if you do those first five things, your cholesterol will stay down and your blood pressure will stay down. Ale jeśli tych pięciu czynników nie będzie, to i ciśnienie krwi będzie niewysokie i cholesterolu nie będzie za dużo. Now look at those five factors. No więc popatrzmy jeszcze raz na tych pięć czynników. Have Adventists said anything about tobacco? Czy Adwentyści nie mówią, że nie trzeba palić papierosów? Have we educated against alcohol? Czy nie nauczamy, żeby nie pić alkoholu? Exercise? Czy nie mówimy, żeby ćwiczyć, ruszać się? Spirit of prophecy says we need exercise. Oczywiście, że potrzebujemy ćwiczeń. Overweight? A gdy chodzi o nadwagę? Sister White says, overeating is the sin of the age. Ellen White mówi, że przejadanie się jest symbolem tego wieku. Have we been teaching a better diet, meaning more fruits and vegetables? Czy my nie uczymy, że lepsza dieta to ta, kiedy się spożywa więcej owoców i warzyw? We go even further, so be a vegetarian. My idziemy nawet dalej, mówimy, bądźcie wegetarianami. But just look at how the science in the world is getting very close to what Adventists teach. Ale popatrzcie, do czego naukowcy doszli. Są now, bardzo blisko tego, czego my nauczamy, Adwentyści. Give you a chance to ask questions. No a teraz szansa dla was, żebyście mogli stawiać pytania. But those five risk factors we talked about, ale tych pięć czynników, o których wspomniałem, have to do with heart disease, mają do czynienia z chorobami serca, high blood pressure, z kwestią ciśnienia krwi, diabetes, negatywnie wpływają na cukrzycę, zapobiegają cukrzycy, cancer, rakowi. That is really throughout everything, all the health problems are tied up mostly in those five things. Tak naprawdę wszystkie sprawy związane ze zdrowiem zależą od tych pięciu czynników. So do you have any questions you'd like to ask about health? No więc teraz, czy macie jakieś pytania? Which of the five factors is the most important? You know, they're all very important. Wszystkie są bardzo ważne. We in our church have said tobacco is number one. My w kościele mówimy, że na pierwszym miejscu to jest palenie tytoniu. Ellen White says tobacco even prepares the way for drinking alcohol. Ellen White mówi, że palenie papierosów toruje drogę do alkoholizmu. So alcohol and tobacco are really bad. A więc i palenie, i alkohol to są rzeczy bardzo szkodliwe. But exercise is extremely important. Ale nadzwyczaj ważne jest ćwiczenia fizyczne, ruch. Let me give you one study to prove the point. Podam tutaj jeden dowód, żeby to poprzeć. Here's a man who's physically fit, he exercises. Oto mamy człowieka, który jest bardzo sprawny, dużo ćwiczy. But he smokes. Ale pali papierosy. He has high blood pressure. I ma wysokie ciśnienie krwi. He has high blood cholesterol. Ma bardzo wysoki poziom cholesterolu. He will live longer. On będzie żył dłużej. Than the man who's inactive, who doesn't have any of those problems. Który jest nieaktywny, nie rusza się. I nie ma tych problemów. Exercise is so important. I've said, ćwiczenie tak jest ważne. I have outlived my father. Ja już przeżyłem mojego ojca. By quite a few years. Kilka lat. He died when he was 76. On zmarł mając 76 lat. I'm 89 now, I'll be 90 yet this year. Ja w tym roku będę miał 90 lat. My oldest brother died when he was 85. Mój najstarszy brat zmarł, gdy miał 85 lat. But the last 10 years of his life, he couldn't function. He couldn't drive the car. Ale przez ostatnich 10 lat już marnie funkcjonował, nie mógł prowadzić samochodu. Because he had high blood pressure. Dlatego, że miał wysokie ciśnienie krwi. And he had some hemorrhages in his brain. I miał
drobne wylewy krwi do mózgu. My next oldest brother died when he was 82. Kolejny mój starszy brat zmarł mając 82 lata. And I haven't died yet. A ja jeszcze nie umarłem. But I think the major difference is I exercise. Ale myślę, że głównym powodem jest to, że ja dużo ćwiczę. I chopped wood to get fuel to heat the house. Ja rąbię drzewo, żeby ogrzewać dom. 2 years ago I planted 3,000 strawberry plants. Ostatnio posadziłem 3,000 truskawek. People say, what do you do with all those strawberries? Ludzie mówią, no ale co ty będziesz robił z tymi 3,000 krzaczków? They don't understand. Oni nie rozumieją. It's the best way to make friends I've ever found. To jest najlepszy sposób nawiązywania przyjaźni z ludźmi. Everybody likes strawberries. Wszyscy lubią truskawki. But it takes a little work to do that. Ale oczywiście posadzić tyle truskawek wymaga pracy. Okay. So I think exercise is really extremely important. Więc uważam, że ruch, ćwiczenie to jest coś nadzwyczaj ważnego. That next one, overweight. A druga teraz sprawa to nadwaga. A person who exercises, even if he's overweight, won't die any faster than the normal weight person at all. Człowiek, który ma nadwagę, ale ćwiczy, to nie umrze wcześniej niż inni. Now, the lady who made all these PowerPoint slides for me. Kobieta, która robiła dla mnie parę tych przeźroczy, które tu pokazywałem. She's a little bit overweight. Ona ma trochę nadwagi. Not much, maybe 150 kilos. Nie tak dużo, waży może jakieś 150 kilo. So one day I said to her. Więc któregoś dnia powiedziałem jej. Kathy, you must lose weight. I gotta talk to you about your weight. Kathy, ty musisz trochę stracić na wadze, bo ja nie chcę ciebie stracić. Her face dropped. Właśnie upadła. I said, I'm a preventive medicine doctor. I must talk to you. Mówię, ja jestem lekarzem medycyny prewencyjnej, muszę z tobą porozmawiać. I said, do you want the good news first or the bad news? Pytam, chcesz usłyszeć najpierw dobrą wiadomość czy złą? Give me the bad news first. Podaj mi tą złą wiadomość. I said, Kathy, you should know that being overweight increases your risk of dying from almost every disease there is. Mówię, słuchaj, nadwaga wskazuje cię na wcześniejszą śmierć i ma ona większy wpływ negatywny niż jakiekolwiek inna choroba. But now the good news. Ale teraz powiem ci dobrą wiadomość. If you exercise, even if you don't lose weight, jeśli będziesz ćwiczyła i nawet nie stracisz na wadze, you won't get all these diseases. To nie zapadniesz na żadną z tych chorób. So that exercise is very important. Tak więc ćwiczenie jest nadzwyczaj ważne. Now I'm a nutritionist. Ja zajmuję się też sprawą dietetyki. But I have to admit that exercise is even more important than what we eat. Ale muszę powiedzieć, że ćwiczenia są ważniejsze nad to, na całą tą dietę. Okay. Any other questions? Inne pytania. Yes. Jaką dietę doradziłbyś osobie mającą chorobę autoimmunologiczną, wiedząc, że ta osoba ćwiczy, kontroluje bardzo wysoki cholesterol, z tym, że ćwiczenia muszą być ograniczone, powiedzmy, ćwiczenia muszą być ograniczone z uwagi na chorobę. Nie może być nadmierny wysiłek, szybki spacer i takie rzeczy. Jaką dietę, ewentualnie co mógłbyś poradzić takiej osobie? We don't have any special diet. It's the diet all of us ought to be on. The good diet.
Nie podam jakiejś specjalnej diety, ale ta ogólna, jaką zalecamy, to jest dobra dieta. The good diet is one that keeps your weight down. Dobra dieta natomiast to jest taka, która obniża wagę. The good diet is one that avoids almost all the animal products. Dobra dieta to taka, która, w której nie ma produktów zwierzęcych. The good diet is one that chooses foods from the plant groups. Dobra dieta to taka, która, w której mamy te wszystkie elementy, które są w produktach roślinnych. The good diet is not eating between meals. To jest nie jedzenie między posiłkami. The good diet is a good breakfast and light supper. Dobra dieta to porządne śniadanie i unikanie późnego spożywania kolacji. The breakfast should be the best meal of the day. Najlepszym posiłkiem powinno być śniadanie. It should be so good. Powinno być tak dobre. That sometimes I have it twice a day. Że ja czasami dwa razy je jem. Jeszcze jedno. Twój stosunek do octu jabłkowego. Możesz coś na ten temat powiedzieć? Dziękuję. Well, that's just vinegar. It's vinegar. Ale mówię, że to jest ocet. Vinegar is vinegar. Ocet to ocet. Vinegar, to be called vinegar, is 3-4% acetic acid. 3-4% acetic acid. To be called vinegar, it has to be 3-4% acetic acid. Żeby to nazwać octem, to musi być 3-4% kwasu octowego. We have acetate in our body, but we don't have acetic acid. My mamy kwasy w organizmie, ale nie mamy kwasu octowego. So, doesn't matter what it's made from, if it ends up vinegar, it's vinegar, which is acetic acid. A więc wszystko jedno, z czego to pochodzi, jeśli jest to ocet, to tam jest kwas octowy. So we don't recommend that. I dlatego nie polecamy go. Okay? Question. Jeżeli mówimy o wegetarianizmie, to najczęściej zarzut pada tutaj pod, no, pod taką sprawą jak witamina B12. Co z tą witaminą? Vitamin B12 is only a problem with the total vegetarian who doesn't use any milk or eggs too. Doesn't even use any milk or eggs. Problem z witaminą B12, problem ten dotyczy tylko wegan, którzy nie jedzą mleka i jajek. It doesn't apply to the lacto-ovo vegetarians. They get plenty. Natomiast jeśli chodzi o lacto-ovo wegetarian, ci nie mają z tym problemu. Okay. So they would have to take a soy milk or something like that, which has been fortified with B12 if they don't use the milk or eggs. Ci, którzy nie używają mleka i jajek, to muszą używać suplementu, to znaczy produktów sojowych wzbogacanych o witaminę B12. To teraz jeszcze jedno odnośnie tej soi, bo wiemy, że teraz nie można już prawie dostać soi niemodyfikowanej. Co z tym zrobić? Z problemem soi modyfikowanej genetycznie. As far as we know, GMO soy has no health problems. O ile my wiemy do tej pory, to modyfikowana soja nie ma wpływu na sprawy zdrowotne. It has other problems. Są z tym związane, z nią związane inne problemy. You can't plant it and get another crop. Można ją posadzić, posiać i uzyskać zbiór. So, you cannot get another crop. You cannot get more soybeans. You plant GMO soybean, and what will you not get more soybeans? You can't get it. Because it's GMO. GMO seed will not produce again. You have to buy it from Monsanto. Jeśli się sieje tą soję zmienioną genetycznie, to później nie można jej ponownie siać
Na tym koniec, ona już się nie będzie reprodukowała. So it has these kind of problems. Więc to jest problem. And we don't think the GMO product has gotten into the health food industry yet. No nie wiemy, czy ta soja genetycznie zmodyfikowana jest stosowana do produkcji produktów spożywczych, takich jak tofu czy inne. W sklepach zdrowotnych, tam gdzie sprzedają zdrowotną żywność, tam nie ma tych produktów wyrabianych z soi modyfikowanej. Natomiast gdzie indziej można dostać produkty soi modyfikowanej. I talked with the world's top expert in soy. Rozmawiałem z najlepszym ekspertem w kwestii soi. I saw him in March. Widziałem się z nim w marcu. Dr. Messina. Dr. Messina. I said, what's the trend in soy? Pytam się, jaki jest trend w soi? Health-wise, it's the best thing we know, health-wise. Jeśli chodzi o zdrowie, to jest najlepsza rzecz, jaką znamy. But the world internet is going much faster than science. Ale świat internetowy szybciej idzie niżeli nauka. And on the internet you see all kinds of things that are being said that are not true. A tam można znaleźć mnóstwo różnych rzeczy, które są nieprawdziwe. He said it's going to take 10 years to overcome the internet. Trzeba będzie nam chyba z 10 lat, zanim pokonamy internet. Now, the biggest problem they were worried about was soy. Tym, czego naprawdę obawiają się, gdy chodzi o soję, was the estrogenic activity. To działalność estrogenów. Would it increase breast cancer in women? Czy to prowadzi do zwiększonej zachorowalności na raka piersi u kobiet? We have the answer to that question, we think. My mamy odpowiedź na to. The scientists went to Japan. Naukowcy udali się do Japonii. Found all the women who had breast cancer on one breast and had the breast removed. Spotkali się z kobietami, które miały raka piersi albo już usunięto jedną pierś. And then they waited to see who got cancer in the other breast. I oni czekali, kiedy te kobiety dostaną raka drugiej piersi. The ones who ate the most tofu had the least chance to get it again. Ci, którzy jedli najwięcej tofu, mieli najmniejsze prawdopodobieństwo, że dostaną raka drugiej piersi. So we don't think that's a problem now. Więc nie myślimy, że jakiś problem jest związany z soją. And look at zdrowotny. Look at the advantage of soy. Look at the advantage of soy. A popatrzmy teraz na korzyści płynące z soi. If you drink more than a cup of soy milk a day, jeśli będziesz pił więcej niż szklankę mleka sojowego dziennie, it reduces the risk of men getting prostate cancer by 70%. To prawdopodobieństwo dostania raka prostaty spadnie o 70%. Most beans lower the bad cholesterol, LDL, but also lower the good one, HDL. Większość tych produktów sojowych zmniejsza poziom cholesterolu tego złego LDL, ale też i tego dobrego HDL. But the soybean is different. Większość produktów strączkowych tak działa. Natomiast inaczej jest z soją. It will lower the LDL without lowering the HDL. It lowers the LDL, but it does not lower the good one. Ona obniża poziom złego cholesterolu LDL, ale nie obniża poziomu dobrego cholesterolu. Okay. Jeszcze tylko ostatnie pytanie ode mnie. Chciałam się zapytać, czy uważa, czy jest to już odpowiedni czas, czy to znaczy, czy jest czas na to, żeby już zrezygnować z nabiału, z mleka i z jajek, czy jeszcze nie? W jakim okresie żyjemy? That's a good question. To dobre pytanie. Okay. We're told, don't give it up prematurely.
No, mówi nam się, żeby dzieci zbyt wcześnie nie dojrzewały. But she says, learn to cook now without it, so when the day comes you can't use it, you know how to do that. I to dobra myśl, ale Ellen White mówi nam, żebyśmy uczyli się teraz, jak gotować bez mleka i bez jajek. At the General Conference we have a nutrition council. Przy generalnej konferencji mamy radę do spraw żywienia. No other church, other denomination has such. Żaden inny kościół na świecie nie ma takiej rady. And a good number of the people on the council are total vegetarians, don't use milk or eggs. I znaczna część członków tej rady to wegetarianie, więc i oni nie jedzą też mleka i jajek. But most of them say we do not know of a disease that's transmitted through milk to humans presently. Ale oni mówią, że jak do tej pory, to nie znamy takich chorób, które byłyby przenoszone na przykład przez mleko na ludzi. Okay. So the church's stand has been, it's all right to use milk if you use low-fat milk only. Więc my generalnie takie zajmujemy stanowisko, że można korzystać z mleka, ale niech to będzie mleko z niską zawartością tłuszczu. The standard recommendations are if you're over 2 years of age. Generalnie mówimy, jeśli ktoś ma ponad 2 lata. If you use milk. I używa mleka. It should be low fat or non-fat. To powinno być to mleko o obniżonej zawartości tłuszczu albo w ogóle pozbawione tłuszczu. But we are told to learn how to cook this way without it because the day is coming when you'll want to know. Ale powiedziano nam, żebyśmy się uczyli, jak przygotowywać posiłki bez mleka i jajek, bo taki czas może nadejść. Most of the Nutrition Council members don't feel we're there yet. Większość naszej rady do spraw żywienia mówi, uważają, że jeszcze ten czas nie nadszedł. But we should, through all of our institutions, teach people like New Start does how to cook without. Ale różne instytucje nasze, takie jak New Start na przykład, powinny uczyć, jak już teraz umieć przyrządzać posiłki bez tych produktów. Okay. Question here. Pytanie. Czy mleko sojowe w proszku jest tak samo korzystne, czy w ogóle jest korzystne, jeżeli chodzi o mleko w płynie? Well, they've compared soy milk with cow's milk for feeding infants. Kiedy porównujemy mleko sojowe z mlekiem krowim, gdy chodzi o karmienie niemowląt. And the soy milk did as well as cow's milk. To mleko sojowe działa podobnie, czy podobne efekty są jak po mleku krowim. Yeah. Więc mówi, że mleko w proszku jest w zasadzie tak samo dobre jak w płynie. Yeah, it's okay. Chciałabym zapytać, czytałam parę artykułów na temat wpływu soi na płodność u mężczyzn. Czy to prawda, że obniża się żywotność i ruch plemników, ponieważ w tej chwili wiemy, że płodność mężczyzn jest już o parę stopni zaniżony ten pierwszy. No evidence for that. No, that's not true. Nie, to nieprawda. Nie ma na to dowodów. Might be a good idea if it was true. Może byłaby to dobra myśl, żeby tak była prawda. But we don't have any good evidence for that. Ale nie mamy dowodów na to. Czy pan w ogóle tą soję jadł? To od razu zobaczymy efekty, czy ona działa, bo mamy do tej soi bardzo duże zastrzeżenia, do tej modyfikowanej. To nie jest naturalne. Yourself. Of course. Oczywiście mówi, że tak. I go out and buy about 3 kilos every week I go to the store to buy it. Ja, gdy idę do sklepu, to tak kupuję jakieś 3 kilogramy na tydzień soi. Tofu, you know. Głównie jest to tofu. We use that quite a bit in our house. I grew up in China, I grew up on tofu. My używamy bardzo dużo tofu. Ja wychowałem się w Chinach,
I mogę powiedzieć, że wyrosłem na tofu. So I use that myself a lot. I osobiście bardzo dużo używam. Odnośnie tofu i odnośnie soi modyfikowanej, bo słyszę takie uwagi, że są jakieś wyniki, które mówią o tym, że soja modyfikowana powoduje obniżenie płodności. Tu padło stwierdzenie, że soja modyfikowana nie jest sprzedawana do spożycia przez ludzi. Soja modyfikowana na ogół jest używana... on poprawił. Tak, jest, ale nie, nie tylko. W każdych sklepach w Polsce przynajmniej soja modyfikowana nie jest dopuszczona do obrotu dla ludzi. Jest tylko wykorzystywana jako pasza dla zwierząt. I tu się kłania wegetarianizm. Natomiast wszystkie soje, jakie są sprzedawane w sklepach dla ludzi, są nie z soi wolnej od GMO. I to mogę oświadczyć, na każdą soję i produkt sojowy mam atesty, są kontrolne badania, są specjalne, robione na ten temat w sklepach, wyrywkowe często kontrole. Chciałem jeszcze zapytać o witaminę B17, ponieważ przynajmniej w Polsce ostatnio jest trend do tego, aby bardzo w tym kierunku pójść, że jest to bardzo dobry lek przeciwrakowy, może właściwie sposób przeciwdziałania wystąpienia raka. Czy badania międzynarodowe rzeczywiście to potwierdzają? There is no B17. Nie ma witaminy B17. Somebody just made that out of their head to sell something. Ktoś wymyślił ją, żeby coś takiego powiedzieć. But what they're calling B17 doesn't do anybody any good. Ale doesn't do any good. Nie ma czegoś takiego, co by dobrze jakoś tak działało. No evidence it reduces cancer risk. I nie ma takiego dowodu, żeby obniżało to ryzyko raka. That idea came through the United States, I think, some 20 years ago. W Stanach Zjednoczonych mówiono o tym jakieś 20 lat temu. It takes a long time for all those crazy ideas from the United States to get over here. O, widzę, że trzeba bardzo dużo czasu, żeby te szalone pomysły ze Stanów Zjednoczonych dotarły tutaj. But we had to meet that thing in the United States years ago. Ale my lata temu zetknęliśmy się z tymi ideami. We had one Adventist pastor particularly who was promoting it. Zwłaszcza mieliśmy takiego jednego pastora, który bardzo promował tę sprawę. He had gone to Hunzaland. He had gone to Hunzaland. On udał się do krainy Hunzów. And he said that's why they didn't have any cancer. I później mówił, oto dlaczego oni tam nie dostają raka. He was not a physician. On nie był lekarzem. But a Japanese medical team said they're very sick. They got lots of cancer. Ale udała się tam ekipa lekarzy z Japonii i powiedzieli, że oni naprawdę chorują i to bardzo często na raka. Okay. Czy jeżeli chodzi o rady ducha proroctwa, czy są po linii badań jakieś rzeczy, które nie zostały objawione, albo nauka stwierdza, że to może trochę inaczej jest? I czy nauka w jakiś sposób skorygowała wypowiedzi ducha proroctwa na tematy zdrowia? To jest drugie pytanie. To jest drugie pytanie, one się łączą. We're told that Ellen White's information is good till the end of time. Her information is good clear till the end of the world. My wiemy, że to, co przekazała Ellen White, jest dobre dla ludzi żyjących w czasach końca. So I'm not sure we need any major new thing. I dlatego nie sądzę, że potrzebujemy jeszcze jakichś objawień w kwestii zdrowia na nasz czas. We have nothing that Sister White has said that has been refuted scientifically. I nie mamy niczego, co było przekazane przez Ellen White, a zostałoby odrzucone przez naukę. We have a number of things that haven't been proven because nobody's studied them. Jest pewna ilość informacji podanej przez nią, która nie została potwierdzona jeszcze, dlatego że nie prowadzono badań w tym kierunku.
But for example, the vegetarian diet. Na przykład, gdy chodzi o dietę wegetariańską. An Adventist wrote the position paper for the American Dietetic Association on vegetarian diet. Pewien doktor adwentysta napisał książkę przekazaną specjalnie dla Stowarzyszenia Amerykańskiego do spraw wyżywienia. He says the vegetarian diet is helpful in every stage of life from babies on up. I on tam twierdzi, że dieta wegetariańska jest najlepsza dla różnych okresów życia, począwszy od dzieciństwa aż do starości. This is the official position of the US scientists. Jest to official position. I teraz jest to też oficjalne stanowisko nauki amerykańskiej. But there are a lot of things that haven't been studied at all. Ale jest wiele rzeczy takich, które nie przebadano. But she says we need whole grain bread, for example. Ale ona na przykład mówi, że powinniśmy spożywać chleb pełnoziarnisty. Need more fiber. Że potrzebujemy więcej błonnika. All the scientists agree to that today. I dzisiaj wszyscy naukowcy się z tym zgadzają. We have two kinds of fiber, soluble, insoluble. Mamy dwa rodzaje błonnika. The soluble fiber helps to lower your cholesterol. Więc ten rozpuszczalny obniża poziom cholesterolu. The soluble fibers are oats. Gdy chodzi o ten rozpuszczalny, beans, to znajduje się w owsie, w fasolach, apples, jabłkach, barley, w jęczmieniu, buckwheat. I w kasie gryczanej. The insoluble kind is a help reduces colon cancer risk. A ten nierozpuszczalny obniża raka jelita. Zachorowalność na raka jelita. But I think of so many things that we have been told in the spirit of prophecy that have been proved. Ale jest jeszcze wiele takich rzeczy, które nie zostały potwierdzone przez naukę. Okay. Sister White, even before she knew the term vitamins, Ellen White, zanim jeszcze poznała taki termin witaminy, she says, I want to get all the sunshine I can get. Ona mówi, ja już chcę mieć jak najwięcej promieni słonecznych. Now we know vitamin D deficiency is quite common here in Poland. Dzisiaj wiemy, że brak witaminy D występuje w znacznej mierze nawet tutaj w Polsce. We know that affects the bones. I wiemy, że to wpływa negatywnie na kości. But more than that, people at low levels have 30 to 50% higher cancer rates. Natomiast wzrasta do 40% rak kości. It increases the risk of diabetes. Niski poziom witaminy D, więc powoduje to, że rak kości częściej może występować. Cancer risk, breast cancer, prostate cancer. Tak samo zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc i tak samo na raka jelita grubego. It increases the risk of diabetes. Wzrasta też wtedy ryzyko zachorowania na cukrzycę. Increases risk of high blood pressure. Wzrasta ryzyko wysokiego ciśnienia. They took people with high blood pressure. Wzięli na przykład ludzi z wysokim poziomem ciśnienia krwi. They gave them 10 minutes of ultraviolet radiation 3 times a week. I naświetlano ich promieniami 3 razy w tygodniu. Their blood pressure comes down. I ciśnienie krwi spadło. What kind of? Ultraviolet. Sunshine. Aha, naświetlano ich ultrafioletem, czyli promieniami, które występują w słońcu. Yeah. I
ciśnienie spadło. So it's interesting that Sister White had the right ideals even before they had the terms. Więc widzimy, że Ellen White już miała rację zanim i powiedziała o czymś, zanim jeszcze poznała odpowiednią terminologię tego. She talks about drinking water. Mówiła o piciu wody. Now, the average American Adventist who drinks 5 cups on the average at least every day. I teraz na przykład w Ameryce adwentyści, którzy piją średnio przynajmniej 5 szklanek dziennie wody. Whereas the non-Adventist drinks on the average 2 cups a day. A nieadwentyści piją około 2 szklanek. Now if you drink more, you have 40% lower risk of heart attack. Jeśli będziemy pili więcej wody, to o 40% spadnie ryzyko zawału serca. Or lower risk of stroke. Obniży się ryzyko udaru mózgu. Yeah. Ellen White said we ought to drink water. 2 cups, she suggests, half a liter or to a liter before breakfast. A więc ona zaleca picie wody, więc pijmy pół litra przed posiłkiem. Any other questions? Może jeszcze pytania jakieś? Tak, jest pytanie od osób w internecie. Pan Tomasz pyta, że współczesna dietetyka zaleca 5-7 mniejszych posiłków dziennie. That's unscientific. To nie jest naukowe stanowisko. I'll tell you where it came from. Skąd się to wzięło? It came from a study in the United States many years ago. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale z badań, które przeprowadzano wiele lat temu. Where they took overweight people, put them on a metabolic ward. They took overweight people, put them in a hospital. Wzięli ludzi z nadwagą do szpitala. They gave some many small meals a day. Dawali im wiele posiłków, niedużych, ale wiele tych posiłków dziennie. Some others fewer meals, but larger. A innym dawano mniej posiłków, większych. And the ones who had the many meals lost more weight. I ci, którzy jedli częściej, ci tracili na wadze. But when those same people are at home, ale ci sami ludzie w domu, and can walk to the refrigerator, gdy podchodzili do lodówki, the program did not work. I korzystali ze swoich lodówek, to ten program nie zdawał egzaminu. They were always overeating. Bo oni się przeważnie przejadali. But that's where the people got the idea that 5 meals is better than 3. Ale stamtąd się wzięła ta myśl, że lepiej jest więcej razy niż mniej. Every time you eat, za każdym razem, kiedy jecie, or chew gum, albo żujecie gumę, you get the gastric juice flowing, wytwarzają się płyny trawienne, you make the blood fat levels, triglycerides increase, i wzrasta we krwi poziom tłuszczu. That makes the platelets sticky and the red cells get sticky. I wtedy czerwone ciałka krwi lepią się. Tends to cause clots. I łatwo dostać takie krzepy. We don't think having high blood fat levels all the time, the whole day is good. I dlatego my nie sądzimy, że utrzymywać ten wysoki poziom tłuszczu przez cały dzień jest rzeczą dobrą. Besides, when you have a large meal, it takes more calories to digest the meal. Poza tym, jeśli się je większe ilości na jeden raz, to trzeba większej ilości kalorii, żeby to strawić. So from that standpoint, if you want to lose weight, have 2 big meals instead of 5 small meals. Więc jeśli chce się stracić na wadze, to lepiej jeść 2 duże posiłki w ciągu dnia, niżeli wiele mniejszych posiłków. Unfortunately, a lot of the people who say these kinds of things have never had a course in nutrition.
Ludzie, którzy tak mówią, na ogół nie przeszli żadnych studiów w kwestii żywienia. You go to a doctor's office. Udajecie się do lekarza. And you ask the doctor. I mówicie: What should I eat for breakfast? Co powinienem jeść na śniadanie? Let's see, what did my wife feed me this morning? A myślicie, a co by mi najbardziej pasowało zjeść dzisiaj rano? He doesn't know, he hasn't had a nutrition course. A lekarz nie robił żadnych badań w tym zakresie, ani nie uczył się na ten temat. And that's too bad. A to bardzo źle. I think doctors need training in nutrition. Uważam, że lekarze powinni być kształceni pod kątem żywienia. Okay. I kolejne pytanie. Pani Basia pyta, co powinien jeść jej mąż jako pełnowartościowe białko, który jest kulturystą? I have a Serbian friend, pastor in Australia. Ja mam w Australii przyjaciela z Serbii. He wants to lead his church in physical fitness. On chce prowadzić swój zbór do ćwiczeń fizycznych. He goes to the gym 3 times a week, at least. On przynajmniej 3 razy w tygodniu chodzi na siłownię. His gym trainer, jego trener, tells him, eat more protein. Mówi mu, musisz jeść więcej białka. He doesn't understand, it's exercise that builds muscle, not diet. I chyba ten trener nie rozumie, że to, co naprawdę buduje mięśnie, to ćwiczenie, a nie białko. So this pastor was persuaded to eat canned tuna. Tuna fish. Więc temu pastorowi zalecono, żeby jadł tuńczyka jak najwięcej. Lot of milk powder. I dużo mleka w proszku. So I emailed him. Więc ja wysłałem mu maila. In the United States we have 10% of the people with kidney disease. Że w Stanach Zjednoczonych mamy 10% ludzi, którzy mają raka nerki. 90% of them do not know it. 90% z nich tego nie wie. Because the doctor goes by creatinine in the blood. Dlatego, że lekarz bada ich kreatyninę. But that doesn't go up until the last stage. Ale ona nie wzrasta wcześniej i pojawia się dopiero w ostatnim okresie. All the kidney specialists, więc nerki niszczą. Say that if you have a lower protein diet during the first 3 stages, jeśli jest niska ilość białka w pierwszych 3 etapach choroby nerek, we could reduce our kidney disease death rate by 31%. To można obniżyć śmiertelność z powodu tego raka nerek. So he's going to try to do that. The vegetarian diet is lower in protein. Jeżeli chodzi o dietę wegetariańską, jest niższa w niej zawartość białka. So we should have low protein diet to protect our kidneys. Aby chronić nerki, powinniśmy mieć właśnie taką dietę z obniżonym białkiem. Therefore, for bodybuilding, it's exercise you need, not protein. Dlatego też, gdy mówimy o rozbudowie mięśni, to potrzebne są ćwiczenia, a nie białko. Okay. But that's a good question because a lot of people are onto this high protein. Ale to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że wielu ludzi tutaj myśli, że rozwiązanie jest w białku. Yeah. Yeah. Any other questions? Tak, jeszcze jedno pytanie. Pani Violetta pyta, co spożywać przy dużej anemii? All right, if he's anemic, we need to know what kind. Jeżeli chodzi o anemię, powinniśmy wiedzieć, jakiego rodzaju to anemia. If it's a woman, we say, no problem, that's just her, she's menstruating too much.
Jeżeli chodzi o przypadek kobiety i w jej okresie miesiączkowym, mówimy, no wykrwawia się w tym czasie i to jest normalne. But a man doesn't menstruate. Ale mężczyźni nie przechodzą tego cyklu. So if he's anemic, we're sure there's some problem. A więc jeżeli anemia pojawia się u mężczyzny, to na pewno mamy do czynienia z jakimś problemem. He's losing blood and why? Traci czerwone krwinki, traci krew. Musimy się dowiedzieć dlaczego. We need to find out the reason why. Odpowiedzieć musimy sobie na pytanie, dlaczego to się dzieje. Does he have a cancer? Czy ma raka? Does he have parasites taking blood? Być może, że to pochłania tam w jego organizmie tę krew, zjada ją. We have to find out what the problem is. Musimy dotrzeć do źródła. Because men shouldn't get anemic. U mężczyzny anemia nie powinna się pojawiać. But now, if it's just due to lack of iron, if it's lack of iron, jeżeli jest to niedobór żelaza, then we should tell him what foods have iron in. To powinniśmy doradzić temu człowiekowi, które rodzaje potraw zawierają żelazo. And when he eats those foods, the same meal, he should have vitamin C, because that increases the absorption of iron. Jednak przyjmując żelazo, powinien wzmóc też przyjmowanie witaminy C, bo ona pozwala na absorpcję tego żelaza. A lot of doctors will recommend meat because it's easily absorbed iron. Większość lekarzy będzie zalecała w tym przypadku mięso, dlatego że to dosyć łatwo jest przyswajalne. But Ellen White tells us that's wrong. A Ellen White stwierdziła, że to jest błąd. Now we find out some of the reasons why. Dzisiaj poznajemy powody, dlaczego to jest złe. The heme in the blood of the meat you eat. Jeżeli chodzi o zawartość tej krwi, którą przyjmujemy, increases the risk of colon cancer. Zawiera kancerogeny, które wzmagają zachorowalność na raka. Increases the risk of diabetes. Również na cukrzycę. Increases the risk of heart disease. I cały szereg innych zachorowań na serce. So that heme in the blood of the meat is not good for us. Żelazo. Podróże kształcą. A więc żelazo hemowe, które jest w mięsie, powoduje, że jako kancerogen zaczyna działać. Okay. I stwardnienie rozsiane, to samo pytanie. To jest wtórny nawrót, wtórne jakieś stwardnienie. We don't know of any good diet, especially will help multiple sclerosis. Trudno na to odpowiedzieć, bo nie znamy żadnej takiej dobrej diety w przypadku tego schorzenia. There was a Canadian neurologist, he thought he had the answer. Pewien kanadyjski neurolog już był przekonany, że wpadł i zdobył odpowiedź na to pytanie. Later it was proved it was not helpful. A później okazało się, że w praktyce to nie działa. So they've tried different things, but we don't have anything that really works diet-wise. Próbuje się różnych rzeczy, ale do tej pory nie mamy nic definitywnie, co moglibyśmy stwierdzić, że pomaga. Okay? Next question. Następne pytanie. W hodowlach teraz są stosowane tak zwane dodawane antybiotyki, hormony i sterydy. Czy te substancje przenikają do organizmu, kiedy spożywamy mięso? That's always a possibility, but we don't have any great evidence. Istnieje takie prawdopodobieństwo, ale jakichś twardych dowodów na to nie mamy. There's a bad things in meat by itself enough to kill you. W mięsie jest dość zła, żeby ci zaszkodziło. You don't have to worry about anything they add. Meat itself is bad. I nie musisz się zajmować nawet tym, co jest dodawane do tego, bo ono samo wystarczy, żeby cię zniszczyć. For example, if you compare Adventists who eat meat with Adventists that don't. Jeżeli porównasz Adwentystę, który je mięso i tego, który mięsa nie je. At 40 years of age. 40-latkowie to są. The Adventists that eat meat have four times as many heart attacks
as the vegetarian enemy. Ten jedzący mięso ma 40% większe prawdopodobieństwo ataku serca niż ten, który nie jest. Four times. Czterokrotnie, przepraszam. Okay. Now, the other thing about meat is this. Kolejna kwestia, która wiąże się ze spożyciem mięsa. If you cook meat, you gotta cook it well to kill the bacteria. Jeżeli chcesz dobrze upiec czy ugotować, to musisz je tak dobrze smażyć, żeby zabić wszystkie bakterie. But if you overcook it, you increase the risk of breast cancer and prostate cancer eightfold. Ale jeżeli będziesz je opiekał w takiej temperaturze, to kilkakrotnie wzmaga się ryzyko zachorowalności na raka prostaty i innego rodzaju raka. I mentioned this in my lecture in Ghana. W Ganie mówiłem na ten temat kiedyś. That lady on the third row. I w trzecim rzędzie siedziała pewna dama. She said, "We've got to cook the meat. You said so." Powiedziałem, my mamy mleko kokosowe i inne rzeczy. But now you said if you cook it hard, you increase the cancer risk. Okay. Mówiłeś, doktorze, o pieczeniu mięsa. Jeżeli my będziemy je tak piec. You gotta cook it to kill the bugs. I musisz je upiec, aby zabić te wszystkie, tam nawet w tym przypadku robactwo. So the lady says, now you're saying if you overcook it, it's going to increase your risk of dying. A teraz mówisz, że jeżeli przepieczesz go, za mocno poddasz temperaturze, to narażasz się na raka. So what do you do? A więc no co my mamy robić, biedni? That's easy. To jest bardzo proste. You don't eat it. Nie jedz tego. Meat really has a problem. Jest poważny problem z mięsem. Next to tobacco. Zaraz po tytoniu. And alcohol. I alkoholu. Meat is causing more disease and disability than anything else. Na trzecim miejscu jest mięso, które powoduje mnóstwo chorób i różnych komplikacji. Meat is a deficient food. To jest taki pokarm wyjałowiony, niewartościowy. We need fat. Potrzebujemy tłuszcz. We need protein. Potrzebujemy białko. We need carbohydrate. I węglowodany. Which do we need the most of? Czego potrzebujemy najwięcej? Carbohydrate. Węglowodanów. More than these other two together. Więcej niż zawartość tych dwóch pierwszych razem wzięte. How much carbohydrate is there in meat? Ile węglowodanów jest w mięsie? Zero. Zero. We need more fiber. Trzeba nam więcej błonnika. Can you get any fiber in any animal product? Czy w produktach zwierzęcych masz jakikolwiek błonnik? Meat, milk, eggs, cheese? A więc te wszystkie wymienione sery, mleka i mięso? So meat really has a problem. People have been thinking of it as a good food. It's a bad food. Ludzie przywykli do tego, że mięso to jest dobre pożywienie, ale to jest zmyła. To jest złe pożywienie. Yeah. Okay, another question. Jakie są wskazania dotyczące głodówek? Jakie są korzyści ze stosowania głodówki? All right. Fasting up to 3 days a week is good. It increases your immunity. Post taka głodówka do 3 dni w tygodniu jest bardzo korzystna, bo wzmacnia pracę twojego umysłu. But longer you fast after that, immunity goes down. Ale im dłużej pościsz, ponad 3 dni, osłabia się system immunologiczny. Ellen White suggested be well to fast 1 or 2 days a week. Ellen White zaleca 1-2 dni w tygodniu. She suggested 2 meals a day. Zaleca też 2 posiłki dziennie. That's what I do. I fast 1/3 of every day. Ja poszczę 1/3 każdej doby. Once a meal. Może być jeden posiłek, rano zaczynasz i kończysz wieczorem. But 1 meal a day, she said, is too few.
3 is the maximum, 2 is ideal for most people. Ellen White powiedziała, że jeden posiłek to trochę za mało w ciągu doby, 3 to jest maksimum, ale dla większości populacji 2 posiłki są idealnym rozwiązaniem. Yeah. Now, one thing we should end up with here. Teraz powinniśmy już dążyć do zakończenia i tym zakończyć. The health message is not the gospel. Poselstwo zdrowia to nie jest. It's not the gospel. Oh, yes. Nie jest Ewangelią. Okay? The gospel is Jesus came to die for us, to save us from our sins. Ewangelia to prawda, że Jezus Chrystus przyszedł tutaj, umarł dla nas, aby nas wyzwolić z grzechu. But the health message is part of the gospel. Natomiast poselstwo zdrowia stanowi część składową Ewangelii. It's just not a small part. Nie jest to taka malutka rzecz. It's the right arm of the message. To jest prawe ramię poselstwa naszego. It gives power to the message. To daje siłę poselstwu Ewangelii. You remember when Sister White saw the people walking on this path up to heaven? Pamiętacie tę wizję Ellen White, gdy ona widzi tych do zbawienia kandydatów, jak wędrują drogą w górę? And there's a light came from Jesus. I tam z góry płyną promienie światła od Jezusa. To light up the path? Które rozświetlają tę drogę. Where did it come from? Skąd to się wzięło? Every time he raised his right arm, the light flashed on. Ona widzi w tym widzeniu, że ilekroć podnosi prawą swoje ramię, to wtedy to światło pada. Sister White says in Fundamentals of Christian Education 186. W książce Wychowanie Ellen White napisała. Fundamentals of Christian Education 186. She said, a knowledge of science is power. Wiedza jest potężną mocą. It is in the purpose of God that our schools should teach advanced science. Zaleceniem i pragnieniem Boga jest, aby w naszych szkołach ta wiedza była upowszechniana. What for? Dlaczego? Po co? For the work that will be done just prior to the closing scene of Earth's history. Aby ta praca, która ma być wykonana w końcówce historii tej ziemi, mogła z mocą być zrealizowana. We're going to use the scientific health message to bring many people into the church in the last days. My pragniemy, posługując się wiedzą naukową, zaapelować do ludzi, aby ich sprowadzić do tego kościoła, który tę wiedzę posiadł i upowszechnia. Any last question? Somebody else have a question? Jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Okay, thanks everybody for coming. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy przybyli.